Są różne ważne powody, których rzeczy, które wydają się nabyć nieprawdopodobne, się dzieją. Ale poczekaj, mam takie, wiesz, proste pytanie, nie? Jakby, powiedz mi, słuchaj, wyobraźmy sobie, że dożywamy późnej starości. I powiedz mi, z perspektywy czasu, nie wiem, kolejnych 30, 40, 50 lat, no może 60, czy my jesteśmy w stanie się dowiedzieć, według twojej wiedzy na dziś, jak ty generalnie to widzisz, czy rzeczywiście w takiej perspektywie czasowej my będziemy w stanie się dowiedzieć coś, czy będziemy w stanie się dowiedzieć, czy rzeczywiście istnieją takie alternatywne światy podobne do naszego? To jest świetne pytanie. Czy to jest generalnie zapomnimy, bo to jest, słuchaj, znaczy... nic nigdy się nie dowiemy, bo jest taka grupa fizyków, kosmologów, którzy twierdzi, tak, jest grupa tak. Jeśli chodzi o inne planety we wszechświecie, które być może mają życie, to tych planet obserwujemy coraz więcej i więcej. W Polsce mamy mnóstwo świetnych ekspertów od szukania tego typu planet. Co więcej, jest coraz więcej nowych pomysłów, jak szukać życia na tych planetach. Jakie na przykład miałby mieć skład chemiczny atmosfery te planety, które by krzyczał, że tutaj jest życie. Więc mamy naprawdę coraz więcej danych, coraz więcej pomysłów i moim zdaniem jest szansa, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat dojdzie do przełomu. Zwłaszcza, że po drodze pewnie wydarzy się kilka przełomów technologicznych, które umożliwią nam radykalnie lepsze obserwacje. Więc prawdopodobnie danych będzie dużo, dużo więcej.